Tutaj jest Party ATX, a dzisiaj gramy sobie Full Attack Speed Shivanką, Championship Shivanką, bo tutaj jeden z widzów właśnie miał takie konto z Championship Shivaną, także pozdrawiam serdecznie Prolis. Prolis? Chyba tak się czyta, nie wiem. Albo Pro jest 1, czyli Pro w Silverze 1, tak. Śmiejmy się z ników widzów. Słabo kapkę, ale dobra. Lipa, bardzo ładny tak, to mi się bardzo podoba, lipa. Ładny tak, ale dobra. Przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod tym filmem i tyle. Gramy sobie Full Attack Speed Shivaną. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie ładnego bardzo. Miałem nagrać coś na swoim koncie, ale... Boże, nerwica mnie dopada. Chyba za bardzo tiltuję po prostu. I tyle, ale dobra, nie przejmujmy się. Powinno być nieźle ta Shivanka, raczej Ginsa to będzie... to jest, jak to się nazywa, koritem? Nie wiem jak to się nazywa, jak to się mówi w sensie. Ale dobra, nieważne, bierzemy E na drugi level, chociaż chyba W jest lepszy na drugi. Ale nie wiem, bo to powinno chyba wchodzić ta pasywka, nie wiem jak to działa ta Shivana teraz. Jakieś tam małe zmiany miała, ale dobra, jak na razie sobie ładnie radzi bardzo. Tu będę miał trzeci level po tym, więc nie denerwujmy się. Zbierajmy to. Teraz, Boże Święty, nie pamiętam o czym, co ja chciałem wam powiedzieć. Właśnie trochę nazwy zacząłem zmieniać filmów. Uznałem, że no, że nie trzeba aż tak napieprzać takich nazw jak wcześniej, także znaczy, nie wiem co chciałem powiedzieć za bardzo. Nie wiem w ogóle o czym ja mówię tak naprawdę. Taka prawda, dobra, ale lipa jest. Także wiecie, trochę inne te tytuły będą, zobaczymy jak to się przyjmie. I tyle. Dziwnie działa strasznie ten wirek. Czy oni go zmienili, że on tak co jakiś czas działa, czy? Nie, oni się niby cały czas obrażenia tam nabijają, co sekundę, tak jak było. Tylko dziwnie to wygląda może po prostu. Ale dobra, nieważne. Co nie miałem w dżungli? Hakarim. W sumie ta jego masterka. Całkiem śmieszna niby. Muzyka mi wygasła, czy? Weźmy może to. Pomaksujemy sobie chyba Q. Tak Q. To ładne obrażenia nawet mam. Całkiem niezłe masterki ja tu mam. Znaczy runy. Także runki są całkiem fajne. Chociaż tyle. Dobra, może zejdę na... Znaczy zejdę, wejdę na tego topa. Ten debil coś pisze, nie wiem co on robi. Zabiłbym go niby. Jeżeli on będzie szedł postawić wardo, to... A, dobra. Możliwe, że Hekarim tu jest. To jest bardzo możliwe. Chyba, że zaczynał od blue. Aha, dobra, zaczynał od blue. A, dobra, no ale nieważne. To sobie zrobimy. Mam nadzieję, że to zrobię i ucieknę, bo... Nie wiem, jak on... Wyskoczy śmieć, no dobra. Zabiła tego mundę, dobra. Wygrywam jak na razie mocno. Że wiecie, raczej będę sobie... Raczej będę sobie las hitował, żeby... tutaj iść tu kata, bo on tu idzie. Karim. Karim tu idzie! Ładnie. To ładne. Zapieprzyła go po prostu, jak chciała. Ładne jest to W, że mi zwiększy tego movement speeda, to mi się podoba bardzo. Raczej polecimy sobie tutaj pod też infi. Wydaje mi się, że 2,5 attack speeda nie będzie trudne do zdobycia. Tu jest save ward? Czemu go zapieprzył, dziewczynko? Zbejtuj, bait. Bait. Ty byś zabiła tego bundę, tak mi się wydaje. Ja pierwszy. Dobra, cofnij. Ja też cofnę i tyle. No nie ma co się wpieprzać. On tu raczej warda nie będzie szedł postawić. Także kupmy sobie może łuk. O Boże, nie chcę tego pota, Jezu. Kupmy sobie może łuk i ze dwa poty. Nie wiem po co mi te poty tak naprawdę, bo i tak mam niezły sustej w tej dżungli. Pozytyw mam 2% lifesteala, a to jest wystarczające na takich postaciach. Kenny jest? Czy jest taki ktoś w CS-ie? Tak mi się coś kojarzy, nie jestem pewny, bo to mnie interesuje się tym za bardzo, ale taką nazwę kojarzę. No i tyle, mój brat gra w CS-a, także
niektóre nazwy są mi, nie są mi obce tak do końca. Wiedziałem, że on tam idzie, kurde. Szkoda, on ma czwarty level. A, bo on ma 2-1, nice. Katarina. Propsy. Zesmajtujmy to gówno. Ładnie działa. Ładnie działa ta szywanka. Jak na razie clear ma bardzo ładny, ale to jest clear tylko. Robienie smoków, oczywiście, nie wiem czy każdy jest tego świadomy, ale to daje jakiegoś buffa. Tam 5 armora czy 10, coś takiego, nie wiem. Tam wardę to postawię. Jin, możesz tu podejść? 500, muszę dłużej. Elo! Ha! To było słabe. Jezu, przecież oni sura dadzą. Po czymś takim to... O Boże, co to jest? Co to jest? Jezu, coś takiego robię? Aha, to teraz tak działa. Boże święte, nawet nie wiem jak działa ta szliwana teraz. Trzeba wyczytać częściej te pocznoty. Okej, okay, on w tym stoi i to mu zadaje jakieś obrażenia dodatkowo, rozumiem. Okej, okay, spoko. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe. Czy, co ja dostałem do tego Drake'a? Tu nigdzie nie jest napisane chyba. A nie, Total Armor Bonus and Magic Res 10. To jest strasznie OP według mnie. No bo to jest prawie tyle co dostaje Olaf na ulcie, a ja mam to z pasywki. Co jest naprawdę miłą rzeczą. Naprawdę miło Riot. Thanks Riot. 3-1 Kasadin. Znaczy 1-3 w sensie. Nie wiem jak mi wyjdzie ten, czy zdążę zrobić 2,5 attack speed, ale zobaczcie, ja mam 2-1 attack speeda już, co jest jednak dosyć niezłym wynikiem. Wydaje mi się. Padać, padać. Padł ten mundur chyba. Nie, dobra, o! Best ult, ale wpadnie ten Hekarim, tak mi się wydaje. Mogliby go teoretycznie zabić. Idzie tutaj ten typek. Kata! Kata, ty biedaku. Można było to ugrać jakoś. Dobra, on 2-1, nic się nie stało. Przynajmniej hajs zgarnęli przeciwnicy jakiś tam. Dajcie może to i ten item na pierwszy level wydaje mi się całkiem dobrym pomysłem. Może kupmy budka. Riven, wake up! Wake up! To gdzieś tak gadają, nie wiem gdzie. W jakiejś gierce tak gadali, albo w jakimś programie komputerowym. Nie wiem czy wiecie co to jest. Ja pieprzę. Humor jak jakiś zasrany dwulatek, ale dobra, nieważne. Nie przejmujcie się tym. Weźmy sobie tego Reda na spokojnie. Aha, trochę za wcześnie. W odpadłem. Zobaczcie, jaki mam attack speed. Dwa razy mogę uderzyć z Q na jednym E, co jest całkiem fajne. Dobra, sporo mi zadają. Sporo mi zadają te dziabongi. Ale dobra, już się zrobiłem. Przydałby mi się ten lifesteal niby, chociaż z tego mam 10%. Nie wiem czemu mi aż tyle zadali. Ładnie czyści bardzo ta szywanka. Strasznie ładnie czyści dżunglę, naprawdę. Dziwnie działa trochę to nie wiedziałem, że to tak działa teraz, no ale dobra. Muszę wszystkie Drake'i wziąć w tej grze, żeby mieć te resisty, żeby sobie to przetestować, jak to ładnie może działać. Ładnie bardzo. Weź na tego mida, nie wiem. Teoretycznie powinienem zabić tego typka. On chyba kat na katę skoczyć, nie? Siema, Eniu. Czy tam, jak to się mówiło. Trochę inaczej działa to E, ale według mnie nadal jest dosyć mocne.
Dobra, przemieniłem się w malutką siwaneczkę. Sprawdźmy, czy tam ktoś jest, czy tam są wilki. O, wilki tam stały, mogę się na nie przejść niby. Chodź tu. Jezu, jaka ty jesteś tępa dzida. A, zabiorę ci farmę. Dzięki za faremkę. No, dziwne, dziwne Darwin. Przynajmniej Mundo w miarę dobrze ogarnia tą gierkę. 0-2 jest ten Draven, chyba kata musiała go zabić, nawet nie patrzyłem na tego bota za bardzo. Ale tak, no, coś musiało się tam stać na pewno. Mały cooldown strasznie na tym Q jest. Bardzo mały cooldown na tym Q jest. Boże, już mi się cała odnowiła ta furia. A nie, dobra, bo ja na midzie używałem. Jezu, on w moba wpadł. Nie wiem, czy oni mnie widzieli. Wydaje mi się, że mnie widzieli. Jezu, jeżeli oni serio będą dive'ować, to ja się zapłaczę, naprawdę. Ogoń tu! Kata, musisz to zrobić. Mi to sokiem przypieprzył! A ty paździochu, ty! No ładnie. WP. Thank you. Thank you. A nie, dobra, on to do nami napisał. Okej. Okay. O! Ten jakiego double zaliczył prawie. Ładnie. Ładnie. Więc zbudujmy to i po tym zbudujemy sobie Ginso chyba, bo Ginso jest strasznie mocne na Shivance, bo ona bije wtedy te dwa basic albo basic, ataki pod rząd, także... Fajnie to jest. I wtedy szybciej wiadomo, Q wchodzi. A W jest naprawdę strasznie fajny. Plus 20% damage to monster. A, nie wiedziałem! Fajne, fajne bardzo. Ty, nie wiedziałem tego. Sunfire byłby na pewno całkiem ciekawym połączeniem na tym czempionku. Mam już 1,50 attack speeda. Wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba będzie dużo robić, żeby mieć 2,5. Ale zobaczymy. Długo. Wydaje mi się też, bo wszystkie rzeczy mi się tylko wydają, że powinno się drugie maksować w W. A w ogóle nawet nie wiem, czy pierwsze nie powinno się maksować. Ten Kasadin, no, jednak taki ciapatek trochę z niego. Siema, Jean, nawet nie będzie miał asysty pajaca. Trochę się spóźniliś, tak? Trochę się spóźniliśmy, ale to nic, wybaczamy, wybaczamy. Palimy, patrzcie, to się tak się gra Shivanką. Zobaczcie, ile mam farmy na dżungli w tej minucie. 14 minut ja mam 80 farmy, no, więcej niż to player i midlaner. Bot se dobrze radzi, to, dlatego mam dużo mniej. Ten Jean raczej carry game, tak zwany Hextech pierwszy na tej... To mnie strasznie dziwi, co tego Hextecha tak ludzie kupują mocno. Tego nie rozumiem za bardzo, ale dobra, jakiś fenomenik. Czy mi się wszystkie cooldowny skracają z basic ataków? Nie, tylko Q, szkoda. Chociaż no tak to byłoby zbyt OP na kapeczkę. O, Kazadin zabił tego bamboszka, ładnie. Jezu, to się tak czyści. Zabili tego Mundo? Tak, zabili. No dobra. O, nie ma blue. To blue jest moje. Wiecie, tak pewnie gadają w Hearthstone. O Boże, święty nie ma. Zawiodłem się naprawdę. Ja mało zadaję z tego W tak naprawdę. 117 obrażeń wlazło. Dosyć mało. Całą wyczyszczę. Jakby, jeżeli wyczyścicie, nie czyścicie całej, czyścicie tylko do tego pewnego momentu. Fak, kata wziął. Dobra, ja tego nie puszuję dalej. Elo. Mundo tam idzie.
Nie, no serio, KS, KS! Szybko na mida, szybko na mida, szybko na mida. FAST! Muszę to wszystko wziąć. Fajnie nawet to działa. A, padniesz ma to. Co nie tak? Już wystarczająco wam pomaga. Mam 116 farb w tej minucie, strasznie dużo. Nie wiem, czy wyjdzie z tego taki ładny filmik Full Attack Speed, bo strasznie słaby team się przeciwny trafił, naprawdę. To są jakieś takie dziabongi, że to jest aż wstyd. 0,5, ten ma 3,5, Kasadin napisał, nie wiem, ma 4,4. Nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Co my pieprze? Nie wiem, nadzieję, że na red tu będzie. Elu szmatławcu. Mundo, weź ją zabij. Mundo Leon! Kata, Julagin? Julagin. O, ładnie się leczę też na tym chrabąszczu, czy tam karakanku, jak kto woli to nazywać. Muzyczka jest teraz strasznie cicho. No jest dziwna, bo ma kawałek cichy. O, i teraz jest dosyć głośno. Nie przejmujcie się, to nie u was. Nie regulujcie odbiorników radiowo-telewizyjnych. So hard, 3 FPS. Myślałem, że chce mi to zabrać, pajac. Mam 3,5 tysiąca golda. Dosyć duże jednak. Spróbujmy zrobić tego typka. Czy ja mogę to zrobić? Ja zrobiłem dwa drake'i? Tak, czyli mam 15 tych dodatkowych rzeczy. To jest dużo. Ja nie zrobię tego, to mi się wydaje. Chyba, żebym miał smite'a. Ops. Siema. No fakt, zabiorą mi wielfmafa, a to gnoje. Serio? Gina żeście olali? CO ZA TEMPAKI NO JA PIEMSZĘ. Kto to wziął? Gin to zapieprzył. O Boże, dobra, sur. Trudno. No szkoda, że taka gierka gówniana ostatecznie. Nie wiem, czy będziecie ją chcieli dostać tak naprawdę. 1,80, 1 tak speeda, no to jest takie... Teoretycznie, znaczy, jest szansa, że nie dadzą sura, bo Kasadin i Mundo będą dawali na nie. Ale tak naprawdę, no, wzięliśmy 5 za 1. Ja pieprzę, no. Albo 4 za 1, nie jestem pewny. Ale ten ma 0,4, ten ma 0,6, ten ma 4,2, no. Ta kata ma niby 60 farmy tylko, to jest jakiś tam plusik. Ja, no, strasznie duży ten atak speed mam, ja pieprzę. 1,80 tak speeda w tej minucie, to jest jednak dosyć dużo. Zobaczcie, jak ja to czyszczę. Dobra, Ginsa będę miał po Drake'u. Także weźmy sobie szybko, szybciuteńko Drake'a. Zobaczcie to. Boże. Zabiję sobie może tego typka na bocie, chociaż... Nie, może niech sobie farmi. Nie wiem, co ja mu zrobić za bardzo z twarzą. Typ sam nie wie, jak się nazywa za bardzo. No dobra, zabiję go. Już. Ciekawe, w którą stronę będzie uciekał. Co?
Ale nie puszuję oczywiście tego bota bardziej, bo jednak za chwilę tam padnie. Padną zapory. Ubiję sobie tego Mundo. Tylko nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo ich team praktycznie cały padnie za chwilę. Cholera, wzięli bota. A nie wiem, czy to Surnie będzie. No po co ty podchodzisz, Gałganie? Ulti odpal, G. Dobrze, że nie masz. Dobrze. Nie, dobra, nie wezmę tego. Na szczęście. Dopiero 20 minut. Mam 20 MRS-a i 20 armora dodatkowo. To dla mnie jest całkiem przyjemny buffy. ...10% więcej zadaje obrażenia smokom. Naprawdę fajne. Trochę tu farmy, wiem, ale mam 8-3, więc no dosyć też dużo się napieprzam w mordę i chleję jednak kapeczkę. Dobra, nie wzięli im żadnego inhibitora, to jest plus. Dawać 74 golda. Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby ta gra tak, no kapkę chociaż dłużej potrwała. Wziąłem tego Tureta. Dla hajsu, wiadomo, żeby Riven go nie miała. No szmatu ty! Wziąłem farmę. Słuchajcie. No nie chcę ich zabijać. Cofnę lepiej. Słuchajcie, wezmę sobie to i atak speed. Ja bym sobie wziął tak naprawdę statika najchętniej. Gdzie za tak speed? Czy jest mi ślepy? Statika bym sobie wziął tak naprawdę. Zobaczył, jak to może działać. Słuchajcie, static i phantom na pewno dadzą mi 2,5 atak speeda. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Jakoś nie wiem, jak oni zabijają ci przeciwnicy. On ma tylko roa, ja mam prawie full build. Znaczy, ja mam tani build tak naprawdę. Mam 2,36, dobra, static. Może swoje Trinity zbuduję, nie wiem. Chociaż nie, wolę Phantom Dancera i Infi. To będzie 30, 60, będę miał 80% kryta tylko. Myślałem, że stówka będzie. Taka na chillku, nie? A jednak nie. Jednak nie, ten ma Infi to. Jezu, ma 385 AD, za chwilę będzie miał jeszcze więcej dzięki mnie. To jest minus, no ale dobra. Zawsze jakiś minus musi być, wiadomo, plus i minus, jeżeli znacie takie hiciory. Dobra. Weźmy sobie tą farenkę. Boże, gościu, ci nie chcę bić, naprawdę. O Jezu, Mundo padł. On jest najsilniejszy w ich teamie. Wiadomo, że nie jest, ale Hikarim jest dosyć mocny u nich, z tego co widzę. Dlatego się nie przejmuję za bardzo. Trinity? Zbudować? Wolałbym Infi tak naprawdę, bo będę miał dużo procent szans. Dużo procent szans na to jest coś. Kościół, co on próbował? Jezus Maria, załamał mnie. Przegrał im grę. Przecież nie dałbym mu się zabić, ale... no musiałem go zabić, no by się wpieprzył we mnie i mnie napieprzał jak głupi. Ja tylko chciałem sobie, wiecie, pofarmić. Nie, dobra, padli oni wszyscy, wydaje mi się. O Boże, jakby zahaczyła kantem dupy. No Mundo. Nie no, ten Hecarim przegrał im grę tak naprawdę. Bo się wpieprzał po tej dżungli, latał jak głupi. Nie wiem, co on sobie myślał. Ja mam 9-3. Ja myślał, że może coś zrobić. Bo dziwaczne, po prostu dziwaczne. Ale oni we trójkę dają mnie na szczęście, prawdopodobnie. Także... Chociaż tyle. Jeszcze jeden Drake się pojawi, będą 5 Drake'ów będzie, ja pieprzę. Nice, no ale jak zrobiłem go w takim minucie, no to wiecie. No to wiecie, nie? Heh, wiecie? Nie, nie. Z tego Q się chyba da skrytować, tylko zbuję 100% kryta. Jezus Maria, co oni robią?
spieprzyło i nie puszuj aż tak. God damn it. To z Reda zrobiła. Kto mi tu pinguje? On 100 AP dzięki Ginzo. 2,40 atak speeda. Dobra, zbuduję tego Phantom Dancera już tam, niech będzie. Siema. Moje już ma to. Tylko nie mam teraz. On idzie na wilki? A ty szmatławcu, na wilczki poszłaś. Tutaj tureta już wzięli, spokojnie się stało. I tak mam max attack speeda tak naprawdę już. Także spoko, spoko. Viper attack speeda będzie za chwilę, nastakuje się na redzie. O, nice. Ładnie, bardzo ładnie, gościu. Chyba 48. No i 2,5 atak speeda, dobra, ale dobuduję już tego Phantom Dancera, już tam niech będzie. To jeszcze ma ultime, spoko. Ja mam 25 rezistów za darmo, no to jest bardzo miła rzecz. 183 pingu taka ta. Szkoda, znaczy szkoda, że nie ma więcej. Zbuduję sobie tego szybko. 1200, to już mnie stać chyba. Za chwilę będzie mnie stać. Jezus Maria, ludzie, graj ta lepiej. Dobra. On ma sporo chyba MRS-a, czy tego Armor Pena właśnie. O Jezus Maria, ten jak Boże ma 500 AD, dobra. Ale max attack speed jest. Chociaż to. Tylko mam farmie trochę, no ale 28 minut. O Boże, ten typek. Mam 500 movementa, przynajmniej nie ucieknie za nim. Chyba będzie flashował, ale wtedy ja po prostu użyję Drake'a. Jezus Maria, patrzcie na to. Solo Baron tym gównem. Elo! Tyle! Max Attack Speed Shivanka. Jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba. I tyle. Na razie.